Cześć, tu David w starym stylu oldschoolowym. Dzisiaj pogadamy na temat Reaper of Souls, jak zwykle, i o przyszłości właściwie gry Diablo. O przyszłości gry Diablo, ponieważ pojawi się fajny artykuł, który przeczytałem deski do deski, który, no, zawiera w sobie dość ciekawe sformułowanie, jeśli chodzi o ekipę Blizza. Ale zanim przejdziemy do tego, chcę wam powiedzieć, że 8 maj to jest data, kiedy wrzuciłem pierwszy pierwszy filmik na YouTube'a praktycznie, rzecz ujmując. No były tam wcześniej jakieś takie dziwne. Ale tak na poważnie to tak, 8 maj, rok mija, ja nie żałuję w ogóle, że to robię. Jest fajne, nadal mi się to podoba, naprawdę bardzo mi się to podoba, w szczególności, że mam z kim dyskutować teraz. Jest was naprawdę wielu, moi drodzy widzowie, dobijamy powoli 3000, może jak będziecie oglądali ten filmik, to może wskoczy 3000, to już jest jakiś achievement. Później tylko czeka nas 4000, 5, 10, 100, milion! A może nie, kto wie, zobaczymy. I teraz tak, moi kochani, Reaper of Souls, Diablo 3. Fajna sprawa. Goście rozmawiali na temat przyszłości Diablo 3. I pomijając wszystkie stwierdzenia, które tam podali, mnie w oczy ukuło jedna rzecz. Ukuła naprawdę jedna rzecz. Mowa o soketach. Mowa o soketach. Goście z Blizzarda powiedzieli jasno, że wiedzą, że obecnie sokety są nie za dobrze zrobione. No po prostu właściwie to są mało istotne. Znaczy, Emerald, zielony kamień jest bardzo istotny, który daje nam krytyka, ale jednak czekają nas zmiany. Myślę, że w Diablo 2 sokety, runy, słowa runiczne były bardzo mocne, jeżeli chodzi o taką wolę szukania ich, wolę tworzenia. To był tak mocny aspekt z Diablo 2, że tego się nie da niczym pobić. I moi drodzy, nasi twórcy z Diablo 3 to rozumieją jak najbardziej i powiedzieli, że od jakiegoś czasu ostro pracują nad tym, żeby sokety i gemy stały się bardzo istotną częścią gry. Ja czekam na to z utęsknieniem. Naprawdę czekam, aż w końcu te zmiany przybędą, bo to jest bardzo ważna rzecz. Diablo 2 tym właśnie... To była taka ikona, nie? Mój kolega na przykład, który powiedział, że nigdy w życiu do Diablo nie wróci po tym, co ujrzał z Diablo 3, to jeżeli zobaczy zmiany właśnie w okolicach soketów, gemów, to może się skusi. Może, ale kto wie. Słuchajcie, kolejna ważna, istotna rzecz, która nie jest już tak bardzo pozytywna, to jest to, że zapytani o PvP powiedzieli, że trudno jest stworzyć PvP do gry stworzoną pod PvP, Player vs. Environment, tak? Czyli to doświadczenie PvE bardzo mocno jakby odbija piętno na Diablo. Jednakże są bardzo podekscytowani tymi riftami, które mają wejść, tiered rifts tak zwane, rifciki stopniujące się, możemy powiedzieć, czyli endless dungeon tak jakby, czyli idziemy dalej i dalej, pokonując coraz silniejszych przeciwników, mamy nawet ranking do tego i o co ciśniemy, to jest mniej więcej takie competition się tworzy, nie? Czyli mniej więcej współzawodnictwo między graczami i to naprawdę scala społeczność graczy przeważnie w każdej grze. Współzawodnictwo. Musi coś takiego istnieć w Diablo 3. Mówimy to od dawna. Zresztą oni, czyli twórcy Diablo 3 również to rozumieją. Więc za niedługo, myślę, że w maju może nie, ale na początku może czerwca pojawi się patch 2.1, w którym właśnie otrzymamy, uwaga, ladery, czyli rankingi, jak również tiered rifty, czyli rankingowe rifty, można by tak nazwać. I to będzie naprawdę przełom w mojej ocenie. No i oczywiście od razu lecę na PvP, wróć, nie PvP, sezon HC, na ladder HC. Ladder HC, ponieważ oczywiście jak się skończy sezon, to wszystko, co zdobędziesz, idzie ci na softcore na przykład, czy hardcore, normalny, niesezonowy. Czyli to nie jest tak, że tracisz wszystko, co zdobędziesz na sezonie, ale przechodzi ci do normalnego HC, co jest oczywiście fajne, w POE tak to działa. Jak zginie ci postać, to przechodzi. Zobaczymy, czy tutaj też tak będzie, czy jak zginie postać w sezonie, to też przechodzi.
chociaż wątpię, Diablo nie ma takiego systemu. No ale zobaczymy, jakie będą rozwiązania. Te dwie rzeczy powodują sezony, jak i wola zmiany soketowania w ogóle w przedmiotach, to zmienia grę dość znacznie. Bym powiedział nawet bardzo. O PvP na razie nie mówimy tak bardzo konkretnie, przynajmniej ja nie mówię bardzo konkretnie, bo nie słyszymy żadnych konkretów, jeżeli chodzi o PvP, ale z tego, co przeczytałem w tym wywiadzie, to oni zdają sobie sprawę, że to jest bardzo ważny aspekt gry i same potyczki, tak zwany brawling, to nie jest to, co każdy z nas czekał. Jeżeli chodzi o konsole, moi drodzy, to pracują nad PS4. O PS3 ani widu, ani słychu. Jedynie upgrade'y, jakieś patche mają zamiast patchować grę do 2.04. Jednakże nowości, jeżeli chodzi o konsole, mają przyjść już niebawem. Jakieś informacje, więc mam nadzieję, że coś w tym temacie się ruszy. No i tyle można by powiedzieć. To jest przyszłość. Przyszłość Diablo 3. Są sezony, czyli rankingi, tiry, drifty, zmiana w soketach, w gemach, może PvP, bo że czekamy na to PvP, tak byłoby fajnie powalczyć teraz z Demon Hunterem, moim Demon Hunterom na HC na przykład, przeciwko innym graczom. To było naprawdę fajne. I zapytano również o zmniejszenie tych wielkich cyfr. Milion obrażeń, milion DPS-a, milion. Blizzard stwierdził krótko, że bardzo lubi duże cyfry. Więc nie będziemy mieli, tak jak podobnie w World of Warcraft, jak było takiego zmniejszenia tego całego scalingu, ja to nazywam, czyli skalowania się tych wszystkich obrażeń, tych cyferek. Nie będzie tego, zmniejszenia tego do normalnych proporcji, tylko po prostu tak już zostanie, bo fajnie przywalić komuś za 12 milionów, czy tam 20, czy 60 milionów, jak to było w becie, nawet na krytyku. No i co, moi drodzy, to mniej więcej wszystko, co się mogłem dowiedzieć z tego wywiadu. Wywiad wam wkleję oczywiście pod filmem. Zapraszam do przeczytania, oczywiście wersja angielska. No i jeszcze jedno na zakończenie, jedna informacja, jeżeli chodzi o trade. Niestety Blizzard stwierdza dobitnie, że tak jak jest, to im się podoba. Ponieważ jest to zamknięty ekosystem, jak oni to stwierdzili, i nie ma potrzeby na razie wprowadzania handlu dla wysokopoziomowych przedmiotów. W ogóle właściwie nie ma praktycznie żadnych przedmiotów, chyba że gramy w drużynie. No to wtedy w drużynie możemy sobie wymieniać nasze dropy do 2 godzin. Tak jak wiecie. Dzięki wam za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie, wysyłajcie, share'ujcie, czyli udostępniajcie. I lecimy dalej. Lecimy ponad 3000, lecimy do nieba. To the sky, my friends. Tak, żeby kiedyś tam osiągnąć doskonałość. Dobra, zaczynam bredzić na koniec, więc się szybko rozłączę. Na razie, trzymajcie się.